Jeżeli zostawisz subskrypcję, dzwoneczkiem oraz dasz łapkę w górę pod filmem w ciągu najbliższych 10 sekund, to za 3 dni będzie weekend. Naprawdę. PS, możecie zasubskrybować mój kanał Wezif Vlog. Siema z tej strony Wezif. Przed filmem chciałem wam powiedzieć, że odnowiłem sklep z grafikami. A więc dzisiaj awatar kosztuje 4,99, miniaturka 4,99, a baner 14,99. Ale wprowadziłem dla was coś takiego jak zestawy. Pierwszy zestaw to starter. Kosztuje on 14,99 i zawiera baner oraz awatar. Następny zestaw to Starter Plus. Jest to ulepszony starter. Zawiera on baner, awatar oraz dwie miniaturki. Całość kosztuje 19,99. Ostatni najbardziej opłacalny zestaw to Premium. Zawiera on baner, awatar i 5 miniaturek. Kosztuje on 39,99. Wszystkie grafiki możecie zakupić poprzez Discorda, którego macie podanego w opisie. Dostępne płatności na ten moment to PaySafeCard, przelew oraz SMS-y, z tym, że niestety SMS-em będziecie musieli zapłacić dwa razy więcej, ponieważ strona, przez którą wypłacam pieniądze, pobiera aż 50% prowizji. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do obejrzenia filmu. Siema, z tej strony Wezif, jeszcze tak przed chwilą chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz oczywiście wpadnięcia na mojego Instagrama WezifTy, ale poza tym najważniejsze, ponieważ posłuchajcie, organizuję dla was konkurs na 1000 fałdolców, a jedyne co musicie zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie, to musicie zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zasubskrybować kanał Wezif Vlog wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, napisać pod tym filmem komentarz biorę udział oraz zostawić łapkę w górę pod jedynym filmem na kanale Wezif Vlog. No i w tym momencie możecie wziąć udział już w konkursie, pamiętajcie, by mieć status subskrypcji ustawiony na publiczny, żebym miał jak to sprawdzić po prostu. No i to właściwie tyle. No i ten konkurs potrwa do piątku, w piątek po prostu ukażą się już wyniki. No i co? Napiszcie w komentarzu błędy, a ja wam przypnę serduszko. Także każdy komentarz o treści błędy serduszko i także piszcie w komentarzu błędy, a ja wam przypnę serduszko. No a my już przechodzimy do pierwszego błędu. Dobra, a więc generalnie, no to pierwszy błąd jest mniej więcej tutaj, w tym miejscu, ponieważ generalnie, no to tutaj mamy właśnie miejsce, gdzie mamy wędki i ono nam będzie bardzo potrzebne, oraz będzie nam potrzebna motorówka albo helikopter. Te dwie rzeczy, wybierzcie sobie jedną, jaką po prostu wolicie. O, tutaj lama w sumie jest, to możemy w sumie ją nawet zaznaczyć. No i musimy sobie znaleźć teraz tylko wędeczki, bo mamy już łódkę. Także znajdę wędki i się widzimy. No to generalnie długo mi to nie zajęło, ponieważ mamy tutaj wędki. Także tyle właściwie. To jest jedyne co potrzebujemy. Potrzebujemy wędkę, kill off. I teraz tak, wchodzimy sobie tutaj, zmieniamy miejsce i musimy kliknąć przycisk kill offu i wędki jednocześnie. Także generalnie ja to się teraz postaram zrobić. O, udało mi się pierwszy raz zrobić, drugi. Jakby musimy zarzucić i kliknąć od razu X i kliknąć F w moim przypadku, ponieważ tak mam ustawione. No i jakby w taki sposób sobie możemy to łowić. Jest to dziwne w ogóle do wykonania, ale da się. W sensie to jest takie do wyczucia po prostu, bo no generalnie widzicie, że nie za każdym razem mi się to udaje, ale jest to jeden z prostszych glitchy, jaki możecie sobie zrobić. Naprawdę jest to mega łatwe i wygląda mega epicko w sumie. Zaraz wam nawet pokażę, jak to wygląda z trzeciej osoby. Także no, sobie tutaj zarzucimy. No i co, patrzcie na to, jak to wygląda w ogóle z innej perspektywy. Wyjdziemy sobie teraz z łódki. Patrzcie na to, jak to wygląda. Ale dziwne. Nie wierzę w to nawet, jak to wygląda. To jest tak dziwne. Tak dziwnie to wygląda. W sensie mega śmieszny błąd w ogóle. I na przykład ja, jakbym takie coś zobaczył w grze, to bym się mega zdziwił. Naprawdę jest to mega dziwne. A mogę sobie teraz wejść na przykład do tej łódki i jakby jeszcze dorzucić? Mogę. Ale to jest super. No, także mega śmieszny błąd, mega dziwny błąd w sumie. Zobaczmy, jak to z daleka wygląda. No naprawdę mega dziwnie to wygląda.
Także taki śmieszny błędzik, nikomu raczej tym gry nie popsujecie, także takie błędy są najlepsze, ponieważ tylko tak powinno się wykorzystywać błędy, żeby po prostu samemu się ucieszyć, ewentualnie innych rozśmieszyć, ale nie przeszkadzać nikomu, bo o to chodzi właśnie w Fortnite, o to chodzi w tych wszystkich błędach, które ja pokazuję, żebyśmy się wszyscy z nich cieszyli, a nie żebyśmy sobie wzajemnie przeszkadzali z tymi błędami. No a my już przechodzimy do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie, no to w tym błędzie będziemy wchodzili pod mapę. No i generalnie najpierw musimy się udać w ogóle na zalew zastojów, to dokładnie oto miejsce, jest tutaj takie oto miejsce. No i potrzebujemy mieć oczywiście do tego autko. No i oczywiście musimy sobie zniszczyć tutaj miejsce musimy zniszczyć i tutaj. No, a więc generalnie budujemy sobie tutaj ścianę, obracamy sobie schody i bierzemy nasze autko i musimy wjechać w to w tyłem. Dobra, a więc generalnie już po paru manewrach mi się udało to zrobić. No i teraz musimy po prostu szybko wychodzić i wchodzić do tego auta. Także no, robimy to. Dobra, a więc generalnie mi się nie udało, no bo po prostu za bardzo czasu nie mam, bym się nie wyrobił z odcinkiem, ale znalazłem, jak to po prostu wygląda już, jak wam się uda. Musicie być po prostu jak najbliżej lewej ściany, no i cały czas próbować wchodzić i wychodzić z tego. To już mi parę razy miałem tak, że po prostu mi te auto przeteleportowało gdzieś dalej, ale ani razu pod mapę, więc stwierdziłem, że po prostu wam pokażę, jak to wygląda, no z tej perspektywy, jak już jesteście pod mapą. Dobra, a więc generalnie ten błąd wykonujemy na trybie kreatywnym, także ja już wchodzę na ten tryb kreatywny. Oczywiście zagram samemu, ale generalnie jest to błąd nieszkodliwy i dzięki niemu możecie nabrać paru znajomych, po prostu możecie sobie sprankować parę znajomych, możecie sobie pożartować z nimi właśnie, ponieważ ten błąd jest mega śmieszny, no i możecie niezłego psiku za komuś nim zrobić. A więc generalnie, no to jedyne co musicie zrobić, to użyć mapy, która po prostu będzie w przypiętym komentarzu oraz w opisie. No i generalnie tutaj jest kod do tej mapy również. No i jak pewnie widzicie, nazywa się on Crash. A dlaczego się nazywa Crash? A nazywa się Crash dlatego, że jak klikniemy potwierdź, to musimy poczekać, aż się ta mapa załaduje. To jest oczywiste. No i generalnie, no to na przykład mówimy kolegom, że chodźcie, tutaj strefy właśnie wczytuję. No i każdy wchodzi, no i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Już musi mi się powoli załadować ta mapa, chociaż już jak widzicie powoli mam coraz więcej pingu, mam już 200 pingu. No i generalnie to oczywiście nie jest wina mojego internetu, a jest to wina tej mapy. Mam 550 pingu, mam 1000 pingu. Możliwe, że nawet nie będę musiał wchodzić do tej mapy i mnie wyrzuci, mam 1100 pingu już. Miejmy nadzieję, że chociaż uda mi się wejść do tej mapy. Także zobaczymy, zobaczymy. Także generalnie no to mega dziwna jest ta mapa i nie wiem, co po prostu autor zrobił, że tak to działa, ale jak widzicie mam 1100 pingu i po prostu nawet się nie mogę ruszyć, nic nie mogę zrobić, jak widzicie. Także mega dziwna jest ta mapa, no i powoduje właśnie mniej więcej takie rzeczy. Może mi się uda chociaż ruszyć czy coś, może mi się uda jakimś cudem wejść tam, ponieważ chciałbym chociaż wejść na tą mapę. Ale no, jak widać, chyba zaraz mnie wyrzuci. Także generalnie to ta mapa powoduje ekstra lagi. No i czasami jak się wam wczyta, no to możecie ją rozpocząć. No i generalnie to wam crashuje gierkę. Także jest to mega dziwny błąd i naprawdę mega zabawny, ponieważ możecie sobie trollować po prostu kolegom grę. Na przykład oni sobie grają strefy, a wy zaczynacie wczytywać taką mapę. O! Udało mi się jakby nie dostać crasha, ale miałem po 1000 pingu. Także jest to właściwie magia. Dobra, a więc generalnie tak wygląda ta mapa. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale jak widzicie, udało mi się nie dostać crasha tym razem, tylko po prostu miałem 1100 pingu przez jakiś czas. Ale naprawdę mega dziwna jest ta mapa i nie wiem, jakim cudem ona jest tak zrobiona, ale jest naprawdę kozacka i jest to chyba najlepszy błąd, jaki kiedykolwiek zrobiłem, jeśli chodzi o tryb kreatywny. Także no, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, a my już przechodzimy do kolejnego i zarazem chyba ostatniego błędu. Dobra, ostatni błąd na naszej liście jest to nie tyle błąd, co ciekawostka, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale drony, jeśli po prostu je rozbijecie nad wodą i one spadną do wody,
to dają wam dwa razy więcej lutu. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale jest to mega dziwne, no i myślę, że mega spoko ciekawostka, także pamiętajcie o niej, kiedy po prostu będziecie widzieli drony oraz wodę w pobliżu. Zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama OSIVT, na mój drugi kanał, na mojego Discorda, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie 1000 followerów na kanale OSIVT. No i napiszcie w komentarzu błędy, ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz, który jeśli błędy, serduszko, i także piszcie w komentarzu błędy, ja wam przypnę serduszko, a to by było już na tyle, trzymajcie się, no i cześć!